Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dawno mnie nie było, słuchajcie, trochę byłam busy, trochę miałam sprawy do załatwienia, no i w pracy dużo się działo, dlatego nie było mnie jakiś czas, ale jestem ponownie z nową serią filmów, także zostańcie ze mną. Koniecznie mówię, zostawcie lajka, dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie, chociaż ostatnio coś się dzieje z kanałem. Nie tylko moim, ale wiem, że są takie doniesienia, że coś ten YouTube jakby tych powiadomień nie wyszukuje. No i tak jak mówię, zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. Jest to bardzo ważne dla mnie i mam nadzieję, że dla Was też, żeby kanał się rozwijał. Także zapraszam Was do nowego odcinka. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie też kontynuacją takiej serii właśnie odnośnie pięknych buteleczek, bo ostatnio mam w swojej kolekcji z nowości, kto oglądał ostatni odcinek, to wie, bardzo piękne buteleczki i chciałabym je właśnie mówić, bo one są nowe w mojej kolekcji i naprawdę aż kradną serce, kiedy na nie się patrzy. Tak jak powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić tutaj perfumom z pięknymi butelkami, czyli takimi bardzo nietypowymi, ale przeuroczymi, przyciągające uwagę perfumy. Perfumy, które mają te butelki tak finezyjne, tak wspaniałe, że nawet można się skusić o tak, żeby je kupić. Słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać, ja mam taki odcinek na kanale, ale nie mogłam, słuchajcie, się powstrzymać, żeby właśnie nie zrobić takiej części drugiej i oto jestem. Także zostańcie ze mną. I słuchajcie, pierwszymi perfumami, które skradły moje serce, zarówno zapachowo i pewno będą w ulubieńcach miesiąca, bo do takich się też, takiego odcinka się też przymierzę, to jest, słuchajcie, tutaj przepiękna buteleczka, perfum Bella Rossa Oscara de la Renta. Ktoś mi się język dzisiaj plącze, słuchajcie, przepiękne, szkoda, że nie możecie dotknąć. To jest imitacja takiej róży, słuchajcie, takiego ogrodu różanego, jak nieraz na ścianach domu widzicie właśnie przeplatanych róż tutaj i nawet tutaj jest ten róż na korku. Jest to przepiękna wersja właśnie perfum z 2019 i takie top nuty to są oczywiście mandarynka, jest tu taka różowa róża, jest frezja, jest, słuchajcie, jaśmin, drzewo sandałowe, patchouli, którą uwielbiam, za okrągła i daje takiej pudrowości, i różowy pieprz. Słuchajcie, bardzo piękny, wibrujący zapach. Ja bym powiedziała, że jest to zapach taki pudrowy, aż go muszę sobie przypomnieć, przecudny, słodki, pudrowy, bardzo kobiecy, przeuroczy, bym powiedziała, bardzo uwodzący, który rozwija się na ciele tak bardzo klasycznie. Jest to zapach i ta butelka niezwykle precyzyjna. Ja lubię nawet te insygnie, tutaj jest Oscara de la Renta, mówiące, że jest to zapach Bella Rossa. Ja muszę się przyjrzeć baczniej może zapachom tego designera, dlatego że chyba jeszcze jeden jakiś mi się dawno temu podobał i być może go przeoczyłam. Słuchajcie, a ten zapach wzbudza właśnie we mnie chęć używania, chęć posiadania. Jest to zapach luksusowy, taki, tak jak powiedziałam, pudrowy, pełen szczęśliwości, bardzo dynamiczny zapach, ale taki przyciągający uwagę, także mam nadzieję, że przyciągnie i Waszą uwagę. Słuchajcie, ja go gorąco polecam, naprawdę to jest moje odkrycie, ja się czuję z nim bardzo dobrze. Wydaje mi się, że on jest lepszy na takie trochę gorsze dni, tak jak na przykład dzisiaj pada, a i czujemy się takie otulone wspaniałym, luksusowym, pełnym przepychu, ale też kobiecości i dynamizmu zapachem i znajdujemy się właśnie w takim pięknym ogrodzie różanym, także gorąco go polecam. Ciekawa jestem, która z Was go ma, koniecznie napiszcie w komentarzach. Zapachem, słuchajcie, który też jest z moich nowości i słuchajcie, zawsze mnie przyciągały te butelki, bo to nie jest jeden zapach z tej kolekcji, jest dużo, ja omawiałam go w odcinku, dzisiaj może nie będę się aż tak roztkliwiać nad nim, to jest Dolce Rose, właśnie tak jak kwintesencja różaności, tutaj Dolce Gabbana. Zobaczcie, jak przepiękna jest ta butelka tutaj z tą czerwoną różą, z tą wstążką tutaj, bardzo finezyjna, piękna, taka, bym
powiedziała, sylwetka tych perfum. Słuchajcie, no coś przepięknego. Zapach jest, ja się do niego zaczęłam przekonywać. Być może inne zapachy z tej serii bardziej by mi się podobały, słuchajcie. Główne nuty to oczywiście tu są takie owocowe i oczywiście kwintesencja tu róży, bo jest tutaj róża majowa, biała i różowa magnolia, słuchajcie. Jest też normalna róża, że tak mogę powiedzieć. Jest też zielone jabłko, mandarynka i porzeczka z tym piżmem, takim drzewem białym, nie wiem co to jest drzewo białe. Słuchajcie, to w porównaniu do zapachu, który przedstawiłam Wam przed chwilą, czyli do Bella Rose, Oscara de la Rede, jest to zapach dużo bardziej owocowy, będzie taki ogrodowy, kiedy znajdujemy się w ogrodzie pełnych właśnie porzeczek, owoców, jabłek i gdzieś tam na boku rośnie róża. Właśnie to jest taki zapach, słuchajcie. Jego sobie tu psiknę. Przypominając, że właśnie ta główna nuta, ta pierwsza jest bardzo wibrująca ta porzeczka, czerwona porzeczka, później właśnie jakieś gdzieś tam jabłko, no i tutaj obok ten różany ogród. Ta róża majowa ma to do siebie, że ona jest bardzo cytrusowa, słuchajcie, i ta róża majowa, ona kwitnie tylko na 2 tygodnie, więc jej zbiór musi być dość szybki, z tego co ja wiem. Nadal, tak jak mówię, przekonuję się do tego zapachu. Nie jestem w pełni przekonana, czy rzeczywiście to jest zapach, który bym skradł mi serce i który bym non stop używała, ale powiem Ci, coraz bardziej się przekonuję i wydaje mi się, że będzie to taka fajna alternatywa właśnie teraz na sierpień z czymś takim bardzo porzeczkowo-różanym. Ale buteleczka, przyznajcie, że jest przepiękna. Ja bym kupiła nawet te perfumy dla tej buteleczki. Podobają mi się te żółte i zielone, być może dojdą do mojej kolekcji. Następnym zapachem jest tutaj zapach właśnie mojego ulubionego projektanta Versace. Tu jest, przyniosłam Yellow Diamond. Słuchajcie, ja nie mogę się napatrzyć na finezyjność tych właśnie buteleczek. Ja bym chciała mieć wszystkie w kolekcji. Ja najmniej lubię krystal noir. Ja nie lubię tego kokosa i tej ciepłoty. Ja wiem, że bardzo dużo Was lubi, ale ja jakoś niekoniecznie jestem przekonana, słuchajcie, do tego zapachu. Natomiast bardzo lubię Bright Crystal. Uwielbiam Yellow Diamond. Jest to zapach przecudny, pełen przepychu, baroku, dynamizmu, takiej mega kobiecości, wybujałej kobiecości, takiego właśnie sukcesu. Moim zdaniem to jest tak jak w premier Gucci, zapach sukcesu. To jest zapach z 2011, słuchajcie, z lemonką Amalfi, z gruszką, z bergamotką. Są tu wodne kwiaty też, afrykański kwiat pomarańczy, bardzo zawsze dla mnie tajemniczy, mimoza, frezja. To jest zapach właśnie takiej, bym powiedziała, luksusowej kobiety, luksusowego feminizmu, takiego mega zadbania, mega przepychu i piękności. I oczywiście ten piękny, bo najlepszym przyjacielem kobiet jest oczywiście diamond, czyli diamond. Diament, więc no tutaj Versace zrobił tą ukłon właśnie w tą serię zapachów. No zobaczcie na tą meduzę, przecudny, przecudny. Ja wiem, że on taki jest pewien przepychu, że aż ten korek jakby dominuje nad resztą butelki, ale przyznajcie, że jest to przepiękna edycja i przepiękne butelki. Następnym zapachem tutaj i perfumy, które ja Wam przyniosłam, to jest ten super puszek, każdy z Was rozpoznaje, Candy, Sweet Like a Candy Ariany Grande. Słuchajcie, to jest zapach, który niego jest bardzo, bym powiedziała, przystępny cenowo. Główne akordy to są oczywiście owocowe, pudrowe, takie mleczne, słodkie, kandyzowane. Zapach właśnie z 2016 roku. I słuchajcie, są tutaj te żelki marshmallow, oczywiście porzeczka, wiciokrzew, jaśmin i wanilia z drzewem kaszmirowym, ale takie bardzo słodkie, gruszkowe też nuty. Ten zapach dla mnie jest trochę nietrwały. Wolę inny Cloud, który zamierzam kupić i na pewno niedługo przyjdzie. Słuchajcie, bardzo ciekawa buteleczka, ale dla tej buteleczki, słuchajcie, jak to wygląda, jak mamy tutaj na naszej toaletce, przepięknie to wygląda, słuchajcie, bardzo mi się podoba. No i myślę, że te zapachy takich właśnie celebrytów czasem mają tak finezyjne, widziałam nawet kieliszek, że z jakiejś tam marki chyba Pepe Jeans wypuściło
w kształcie szampańskiego kieliszka, że naprawdę przyciągają wzrok, ale to, powiem Wam, nawet ta obudowa perfum, nawet ta tutaj te rogi, tutaj ten puszek bardzo miło mi się kojarzy i czemu nie właśnie sobie lajerować i psiknąć się takimi uroczymi perfumami. Zapach z 2012, muszę go odkurzyć, słuchajcie, bo te biedronkowe tutaj sprawy bardzo się kurzą. Słuchajcie, nie mogę dojść, nie mogę wyjść z podziwu i nad finezyjnością, dziewczyncością i takim kreatywnym krokiem od makarza Jacobsa, bo wszystkie tego perfumy z Daisy i wszystkie te odsłony, słuchajcie, czy nawet Dot, są niesamowite. No słuchajcie, spójrzcie na tą biedronkę i powiedzcie mi, że ona nie przykuwa Waszej uwagi, że nie jest to przepiękna butelka. Tutaj te biedronki gdzieś osiadają na tym nakwiecie. Zapach z 2012 właśnie z dalej, tu są takie porzeczki czerwone. Nie wiem, co to jest pitaya, ale to jest jakiś pewnie egzotyczny owoc, taki jest wiciokrzew, słuchajcie. Też nutka tu kokosa, taka kremowa, ale bardzo nieśmiało gdzieś tam wibrująca. Jaśmin, kwiat pomarańczy i wanilia z piżmem, słuchajcie. No dobra, więc tak przyuroczy. Ja tu już nie przyniosłam moich Daisy z kwiatami i tych innych. Ja je trzymam, generalnie je używam. One są trochę za delikatne na mnie, ale oczywiście na tą porę roku, kiedy teraz jest ciepło, to czemu nie, ale one no, naprawdę przyciągają i nos, i wzrok, i wszystkie zmysły tutaj, żeby je kupić. Na pewno przecudne butelki, nawet fajnie mieć w kolekcji. A zaraz Wam pokażę inną butelkę, do której ja też mam sentyment i zawsze mnie rozbawia. Ta butelka zawsze mnie rozbawia. Słuchajcie, rozbraja mnie masakrycznie. Zapach całkiem nowy, bo on jest chyba z 2021. Właśnie z takimi kandyzowanymi cukiereczkami, z gumą właśnie tutaj Donaldem, albo tą balonową bubblegum, z tutaj takim zestawem brzoskwiniowo-różano, bym powiedziała, jagodowym. Trochę syntetyczny, ale generalnie coraz bardziej się do niego przekonuję i lubię czasem się nim psiknąć. No zobaczcie, spójrzcie tego misia. Ja wiem, że to jest takie wspomnienie dzieciństwa i powrót do dzieciństwa, albo odkrycie właśnie tego dziecka w nas. Wszystkie te butelki nie ma, przecież tego misia jeszcze stoi. Tej wersji pierwszej, no niesamowite, niesamowite, słuchajcie, taka właśnie kwintesencja dziecinności, niesamowitej właśnie takiego powrotu wspomnień do lat dziecinnych i właśnie wszystkie te smaki gdzieś tam nam się kojarzą, właśnie jak to guma balonowa, taki ukłon w stronę właśnie gumy balonowej, tej amerykańskości, bym powiedziała, bardzo dziwne, no ale są zwolenniki właśnie. Tylko przypomnę, tak, no typowa guma balonowa, właśnie zaczęła ją rzucić, także zawsze ten zapach daje taki pozytywny myśli i takie wspomnienia i naprawdę ta butelka jest niesamowita. Ostatnim zapachem, ostatnim perfumem tutaj jest Vera Wang Rock Princess i Wy wiecie, że ja bardzo lubię ten zapach. To jest zapach takiej rebelii, takiej niesamowitości, takiej młodej dziewczyny, która zrywa się do życia, słuchajcie. No i ta butelka jest bardzo niesamowita w kształcie serca, zresztą ona lubi i tam kilka perfum jest w kształcie tych serc, to są dwa pierścionki, które możecie sobie nałożyć. To jest taka bądź królową swojego życia. To jest zapach moim zdaniem dla młodych, niespokojnych dusz albo wiecznie młodych, takich bardzo, bardzo ciekawy. Ja go bardzo uwielbiam. Słuchajcie, dodaje mi radości takiej życia i właśnie takiej kreatywności i bycia na takim life edge, czyli gdzieś tam właśnie zaczynamy jakiś nowy projekt, który nie do końca wiemy, czy nam wyjdzie, właśnie z taką rebelią, niespokojnością, dynamizmem i kreatywnością. Piękna, piękna butelka, słuchajcie. Nie wiem, czy w ogóle lubicie Vera Wang. Ja ją jako kreatorkę i w ogóle pięknych sukien bardzo podziwiam i bardzo lubię jej perfum. Uważam, że są trochę niedocenione, ale dobrze, że są na rynku. I słuchajcie, to by było na dzisiaj wszystko. To, co przyniosłam i tu Wam zaproponowałam, te perfumy, które mnie zadziwiają tymi butelkami, a mam swoje w kolekcji, bo oczywiście takich perfum jest dużo i
Ja znam takie niesamowite butelki, że czasem nie wiem, czy bym chciała mieć takie w mojej kolekcji, a czasem oczywiście chciałabym, a niekoniecznie zapach mi się na tyle podoba, że chcę go mieć. Bardzo Was proszę o komentarze tutaj, które perfumy właśnie Wy macie, taki taką butelkę mają właśnie niesamowitą, macie do nich jakąś, macie do nich taki właśnie, są dla Was takie urocze i macie dla nich taki swoisty sentyment. Jestem niezmiernie ciekawa. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was koniecznie do lajkowania, do subskrypcji. Bardzo się cieszę, jak Was przybywa. Oczywiście czekam, aż w końcu dosięgnę tej magicznego 1000 po tylu latach, jak mi się uda. Oczywiście dzięki Wam. I życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.